Witam Państwa wszystkich na Zoomie, a także osoby, które oglądają nas na Facebooku. Mam przyjemność poprowadzić to dzisiejsze spotkanie i rozmowę z Marysią Szuster. Ja nazywam się Julia Godorowska i pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej od 8 lat. Zajmuję się koordynacją, prowadzeniem działań, programów, projektów szkolnych związanych z tematyką migracji z takiej perspektywy globalnych współzależności. I dzisiaj to spotkanie jest zorganizowane z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej, święta edukacyjnego, które ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich Europejczyków, Europejek na różne wyzwania związane z globalnymi zagadnieniami, takimi jak migracje, zmiana klimatu, równość płci czy ochrona środowiska. A dzisiejsze spotkanie zatytułowałyśmy z Marysią Aktywizm na rzecz migrantów i migrantek. I będziemy mieli tutaj wspólnie okazję posłuchać opowieści Marysi, której zaraz oddam głos i też Marysia będziesz mogła się przedstawić, opowieść o tym, jak można działać i angażować się w sprawy społeczne na rzecz osób z doświadczeniem migracji. Poproszę kolejny slajd. I tak jak mówiłam na początku, nasze spotkanie zostało przygotowane w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jest to taka duża organizacja pozarządowa, która zajmuje się edukacją i na co dzień współpracujemy z nauczycielami, z nauczycielkami, z dyrekcjami szkół, ale też z uczniami i z uczennicami w zakresie wprowadzania różnych ciekawych, innowacyjnych metod nauczania, a także wprowadzamy do szkół tematy związane właśnie z edukacją globalną i staramy się działać w taki sposób, abyście wy jako uczniowie, uczennice mieli w szkole dobre doświadczenia edukacyjne i żebyście lubili przychodzić do szkoły, żeby szkoła była dla was ciekawym miejscem, w którym możecie się rozwijać przy wsparciu waszych nauczycieli i nauczycielek. Działamy od ponad 28 lat i co roku współpracujemy z około 10 tysiącami szkół z całej Polski, więc to spotkanie też jest taką okazją wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach takich działań społecznych, obywatelskich, więc fajnie, że jesteście. Poproszę kolejny slajd. I nasze dzisiejsze spotkanie odbywa się dzięki partnerstwu, które mamy z organizacją pomocową, organizacją humanitarną z Norwegii, która nazywa się Norwegian Refugee Council. Jest to organizacja, która zajmuje się pomocą humanitarną osobom, które doświadczyły przymusowego przesiedlenia, a szczególnie organizacja NRC skupia się na wsparciu dzieci i młodzieży dotkniętej doświadczeniem uchodźczym i oni starają się dostarczyć dzieciom i młodzieży wysokiej jakości edukacji. Więc jesteśmy wdzięczni za to partnerstwo i za to, że możemy tutaj dzisiaj się z wami spotkać. I spotkanie jest też realizowane w ramach programu Razem w Szkole Polska-Ukraina, który od kilku miesięcy prowadzimy w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Poproszę kolejny slajd. I kto jest dzisiaj z nami? Oprócz was, którzy się tutaj witają z nami na czacie, my z Marysią widzimy czat i też cieszymy się, że wpisujecie powitania i nazwy miejscowości, miast, z których jesteśmy. To oprócz was na tym spotkaniu jest Marysia Szuster, współzałożycielka inicjatywy Druha we mnie masz. Marysia dzisiaj opowie,
czym jest ta inicjatywa i czym się kierowały współzałożycielki, które ją stworzyły. Marysiu, oddaję Ci głos. Może zechciałabyś teraz krótko powiedzieć coś o sobie, czym się zajmujesz, kim jesteś, co Cię pasjonuje. Bardzo chętnie, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Niesamowicie cieszę się, że mogę się dzisiaj z Wami spotkać. A mimo tego, że online i oczywiście chciałabym Was wszystkich widzieć na żywo, to jestem pewna, że postaram się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania później w Q&A. Ja nazywam się właśnie Marysia Szuster, mam już niedługo 20 lat. Jestem na drugim roku studiów prawa międzynarodowego i polityki na Sciences Po, aczkolwiek pochodzę z Opola, więc pozdrawiam wszystkich uczestników, aczkolwiek szczególnie to jedno liceum, które widziałam z Opola. Bardzo się cieszę, tak jak mówiłam, że mogę tutaj być. Moją osobistą taką pasją są właśnie prawa człowieka, pomaganie, aktywizm, sprawy humanitarne. Dlatego również razem z Marią Trybus, o której będziemy mówić później, założyłyśmy Druh Hawem Nie Masz i jest to inicjatywa, którą prowadziłyśmy natychmiastowo po wybuchu wojny jako taką odpowiedź na to, co się działo, na to, co się działo społecznie. Prywatnie uwielbiam również teatr, trochę sportu, jeżdżę na rowerze czy wspinam się. I bardzo lubię parzyć kawę. To taka moja osobista, już mniejsza pasja. Zrobiłaś smaka, Marysia, na tą kawę. Bo jeszcze tak, druga kawa dzisiaj przede mną. Tak, a ja, jak mówiłam, nazywam się Julia Godorowska i w Centrum Edukacji Obywatelskiej zajmuję się edukacją o migracjach, a od inwazji Rosji w Ukrainie zajmuję się koordynacją takiego programu, kursu dla nauczycieli i nauczycielek, który ma ich wesprzeć w niesieniu pomocy i wsparcia uczniom i uczennicom narażonych na długotrwały stres, w tym stres związany z wojną. To tak w ramach przedstawienia nas i poproszę kolejny slajd. Zachęcam do wrzucania pytań podczas opowieści Marysi na czacie. A tak jak mówiła tutaj Marysia, po jej wypowiedzi takiej dłuższej będzie czas na odpowiadanie na te pytania, więc jeżeli chcecie o coś zapytać, coś Was szczególnego zaciekawi podczas jej wypowiedzi, to zapisujcie na czacie. Będziemy się starały wyłapywać te pytania i udzielać na nie odpowiedzi. Więc Marysiu, oddaję Ci głos i życzę Państwu dobrej opowieści, dobrego słuchania. Dzięki. Dziękuję bardzo. To tak, ja przez następne kilkanaście minut będę starała się przybliżyć Wam inicjatywę Druh Hawem Nie Masz. Może liczę na to, że niektórzy z Was mogą to kojarzyć, aczkolwiek chciałabym Wam dokładnie opowiedzieć, jak to tak naprawdę powstało, w jaki sposób to założyliśmy, jak działało to przez te kilka miesięcy, kiedy ta inicjatywa urosła do naprawdę bardzo dużej skali i w jaki sposób tak naprawdę Wy jako młode osoby w Polsce, jako młodzi uczennice, uczniowie, możecie w tym momencie zaangażować się w jakąkolwiek pomoc humanitarną, aktywistyczną, bądź zakładać własne projekty. Jeśli chodzi o Druh Hawem Nie Masz, to jest taki mój osobisty, chyba największy projekt, jaki robiłam w życiu i zakładaliśmy to tydzień po wybuchu wojny razem z Marią Trybus. Tutaj poproszę następny slajd, jeśli można. Właśnie tak, Marysia Trybus, Marysia Szuster, bardzo dużo bałaganu z tym wyszło czasem, gdy udzielałyśmy wywiadów do prasy, ponieważ zamieniliśmy nazwiska, wszystkie możliwe zeznania i mylili nas jako dwie osoby, aczkolwiek wyszło nam koniec końców na dobre. Tutaj macie właśnie krótki opis Marysi Trybus, która niestety nie mogła do nas dzisiaj dołączyć, ponieważ studiuje w Stanach, tak jak ja wcześniej wspomniałam, ja natomiast studiuję we Francji i Maria zadzwoniła do mnie właśnie z pomysłem, gotowym logo i gotową nazwą kilka dni po wybuchu wojny. To była końcówka lutego, był już początek marca, wydaje mi się, już mógł to być, kiedy zaczynałyśmy zakładać Drucha i po prostu powiedziała mi, że ma taką nazwę. Wzięła ją z bardzo popularnej i znanej piosenki z Toy Story, która również łatwo może być tłumaczona na wszelkie inne języki i po prostu chciałaby natychmiastowo wyruszyć z platformą, która łączyłaby osoby z Polski z osobami z Ukrainy, które bardzo masowo do Polski musiały niestety emigrować. Więc wiadomo było nam,
bardzo przykro. Byliśmy wstrząśnięte tym, co dzieje się, tym, co dzieje się w tym momencie na Ukrainie, co cały czas się dzieje. W tamtym momencie jeszcze nie dotarło do nas tak naprawdę, jak ogromnej to było skali, ale wiedzieliśmy, że z dnia na dzień nagle w Polsce mieliśmy dużo więcej uchodźców niż mieliśmy wcześniej, a szczególnie takie osoby w mniej więcej naszym wieku. Ja tak jak wspomniałam, mam tylko 20 lat, ale akcja była cała kierowana do ludzi od 16 do 26 roku życia. Jak nowa dla nich to musi być rzeczywistość. Część z nich może nie znać języka polskiego, nawet jeśli język polski, ukraiński są językami zbliżonymi, to niestety może być to ogromne utrudnienie, jeśli chodzi o codzienne życie, jeśli chodzi o edukację. Więc naszym takim założeniem, które celowałyśmy od samego początku, to jest popularyzacja edukacji oraz pomoc społeczna dla naszych rówieśników z Ukrainy. Chcieliśmy i uruchomiłyśmy w ciągu dni platformę, gdzie wypuściłyśmy dwa formularze. Tak naprawdę zaczynałyśmy na Facebooku i na stronie internetowej, którą złożyła ze sobą Marysia Trybus. Żadna z nas doświadczenia większego informatycznego nie posiada, aczkolwiek dzięki takim templates udało nam się wypuścić coś, co po prostu działało nam, służyło nam przez te kilka tygodni, kiedy na samym początku było takie ogromne zapotrzebowanie na te akcje. I wypuściłyśmy dwa formularze, jeden w języku ukraińskim, drugi w języku polskim. Ten w języku ukraińskim ten w języku polskim to było aplikacja, tak naprawdę zgłoszenie, ponieważ nie prowadziliśmy żadnego naboru, nie prowadziliśmy aplikacji, prowadziliśmy po prostu zgłoszenie na polskiego przyjaciela bądź przyjaciółkę. Osoba z Polski między 16 a 26 rokiem życia. I teraz tak, 16, ponieważ ze względu na RODO chcieliśmy się upewnić, że nie będziemy mieć żadnych problemów prawnych. Niestety chciały mniejsze osoby, młodsze osoby nam również pomagać, co niesamowicie doceniamy, aczkolwiek musiałyśmy czekać do 16 roku życia po prostu ze względów prawnych, by również się zabezpieczyć. Tutaj bardzo dużo ludzi było w to zaangażowanych. I maksymalnie 26 rok życia, ponieważ jest to jednak jakaś taka bariera, wiadomo, że niedojrzałości, to wszystko jest płynne, jednak to jest taki wiek, którym sobie wyznaczyłyśmy jako po prostu górną granicę osób, którym pomagamy, z którymi działamy. I osoby z Polski w tym przedziale wiekowym mogły zapisywać się przez nas formularz, dając tam swoją lokalizację geograficzną, szkołę, w której w danym momencie się uczą, oraz preferowany sposób pomocy. Tych sposobów pomocy było wiele. To mogła być pomoc edukacyjna, czyli mogę udzielić kroków z matmy, mogę uczyć polskiego, angielskiego, bardzo chętnie pomogę z biologią, bądź nawet były osoby, które powiedziały, mogę uczyć ludzi grać na skrzypcach. Bardzo dużo wspaniałych odpowiedzi znalazłyśmy. Znalazłyśmy tam olimpijczyków, osoby z filmówek, osoby, które powiedziały, że akademicko jakoś wspaniale sobie nie radzę, ale mogę pomóc w konwersacjach w języku polskim. Ale były też osoby, które zaznaczyły nasze inne sposoby pomocy, czyli takie sposoby jak właśnie pomoc społeczna, bądź pomoc taka geograficzna, znaczy po prostu oprowadzenie kogoś po mieście. Jednak osoby z Ukrainy znalazły się w zupełnie nowej rzeczywistości i ogarnięcie wszystkiego, używając takich słów, jest po prostu bardzo skomplikowane w takim natłoku stresu i jednocześnie młodym wieku. Dlatego dane osoby mogły pomóc z albo po prostu znalezieniem placówki edukacyjnej w danym regionie, bądź po prostu prowadzeniem po mieście, bo również pomoc społeczna, czyli wyjść z kimś na kawę, zwyczajnie porozmawiać. Nasz slogan, tak jak było pokazane na wcześniejszym slajdzie, to było po prostu druhawy mnie masz, znajdź z nami przyjaciela. Osoby z Polski zaczęły się zgłaszać natychmiastowo. My to wyruszyłyśmy, pamiętam, w daną niedzielę, tam chyba po południu i tak naprawdę jeszcze nie prowadziłyśmy żadnego większego naboru, jeszcze nie prowadziłyśmy żadnej promocji na social media i tak naprawdę wrzuciłyśmy to po prostu na swoje profile. Znajomi zaczęli to podłapywać, nazywać to wspaniałą inicjatywą, że to jest genialny pomysł i szerować to między sobą, dzięki czemu my już tak naprawdę w pierwszy dzień miałyśmy chyba 150 zgłoszeń i byłyśmy pod takim ogromnym wrażeniem, że tak w ciągu kilku minut, wow, jak wspaniale. To, co przyszło później, zaskoczyło nas jeszcze bardziej. Aczkolwiek, jeszcze wspominając o tym drugim formularzu, my wypuściłyśmy również w tym samym czasie formularz dla osób z Ukrainy. Formularz dla osób z Ukrainy był w języku ukraińskim, tłumaczyłyśmy to, żadna z nas nie mówi w języku ukraińskim, dlatego tłumaczyłyśmy to używając Google Tłumacza, ale na szczęście Maria tak naprawdę została zainspirowana do rozpoczęcia tej akcji przez kontakt z jeszcze jedną kolejną Marią, ponieważ cały ten pomysł wyszedł z tego, że rodzina Marysi Trybus pomagała w Rzeszowie, z którego Marysia pochodzi,
takiej Ukraińce, która również nazywała się Marysia. Dla rozpoznania ja byłam Marysia, Maria Trybus to Maria, a nasza ukraińska Marysia to Masza. I Masza również wymagała pomocy społecznej, edukacyjnej i dzięki temu, dzięki tak naprawdę rodzinie Marysi Trybus mogła ją utrzymać. Marysia zaczęła rozmawiać z nią właśnie co do, jak wygląda jej presja, jak wygląda życie jej rodziny i uświadomiła sobie, że takie osoby mogą czuć się porzucone, samotne, zagubione, a jednocześnie pytanie o pomoc jest również skomplikowanym procesem, czasem, jest czasem rzeczą, która po prostu jest ciężka do zrobienia dla niektórych. Dlatego uruchomiliśmy platformę, w której chciałyśmy dać możliwość po prostu pomocy, o którą dana osoba nie musi pytać przypadkowych ludzi, tylko już wie, że dane osoby chcą jej pomóc. Właśnie dlatego od Maszy z Rzeszowa wyszła cała ta inspiracja, która przyszła przez Marię i zaczęłyśmy to razem tworzyć. W taki sposób to powstało i właśnie Masza sprawdzała nam również poprawność tych naszych formularzy, które w języku ukraińskim pisałyśmy. I tak, szybko zorientowałyśmy się, że niestety osoby z Ukrainy, mimo tego, że definitywnie czasem różnej pomocy potrzebują, to nie jest tak łatwo nam do nich dotrzeć, ponieważ polska prasa, polskie media to jednak bardzo hermetyczne środowisko dla osób z Polski. I docierałyśmy do osób z Ukrainy taką pocztą pantoflową często. Jedna osoba polecała drugi, gdzieś to szerowałyśmy, starałyśmy się dostać do jakichś takich bardziej ukraińskich mediów, aczkolwiek często spotykałyśmy się też z taką odpowiedzią, że ja nie wiem, czy mój ojciec żyje, ja nie wiem, gdzie mam mieszkać, nie interesuje mnie teraz, do jakiej szkoły mam pójść. Co również bardzo rozumiałyśmy i szanowałyśmy. Niestety z wcześniejszymi problemami nie byłyśmy w stanie pomóc, dlatego robiłyśmy tak naprawdę, co mogłyśmy. Zarówno Marysia, jak i ja jesteśmy bardzo zainteresowane edukacją. Same właśnie studiujemy za granicą, jak wspomniałam wcześniej, co bardzo przybliża nam ten temat, dlatego ta edukacja i pomoc społeczna, edukacyjna to jest to, co mogłyśmy zaoferować. I zdawałyśmy sobie od samego początku sprawę z tego, że jak w piramidzie Masłowa, jednak te potrzeby są inne dla danych osób. Dla osoby, które uciekły z Ukrainy, na samym początku myślą o jedzeniu, zakwaterowaniu, bezpieczeństwie jakby własnym i swojej rodziny. Jednak z racji, że tutaj to nie mogłyśmy pomóc, cały czas chcieliśmy dołożyć chociaż swoją małą cegiełkę i koniec końców bardzo się cieszę, że to zrobiłyśmy, ponieważ dotarłyśmy do znacznej osób z Ukrainy, która... Każda z nich otrzymała pomoc, ponieważ osoby z Ukrainy w tym swoim formularzu wypełniały swoje imię, nazwisko, oczywiście położenie geograficzne, czyli gdzie w danym momencie znajdują się w Polsce, czy to była Warszawa, czy Opole, czy Płock, czy jeszcze mniejsze bądź większe miasta i miejscowości w Polsce oraz dawały nam nazwę uczelni, do której myślą, żeby pójść, bądź już w tym momencie się zapisały w Polsce, bądź jeśli dana osoba nie chodziła w danym momencie do żadnej szkoły lub uniwersytetu, również nie było z tym żadnego problemu. A później taka sama lista potrzeb, jaka była w formularzu dla osób z Polski, czyli osoby z Polski pisały, co mogłyby zaoferować osobom z Ukrainy. Taka sama lista została zawarta w naszym formularzu dla osób, właśnie dla młodzieży z Ukrainy. Nasi rówieśnicy, którzy przyjechali do Polski, wypełniali cały taki formularz i deklarowali, czy na przykład chcą pomocy z matematyki i angielskiego, czy jednak po prostu chcą, żeby ktoś ich oprowadził po tym mieście. Czy ktoś chce po prostu zwyczajnego wyjścia na kawę, bądź może jednak właśnie konwersacji w danym języku, pomocy edukacyjnej, społecznej. Jednak każda osoba miała zupełnie różne zapotrzebowania i również szanowałyśmy to, starałyśmy się takiej osobie znaleźć jej odpowiednią parę. I teraz tak, odpowiedź z Polski była niesamowita. Tak jak wspominałam wcześniej, na samym początku dziwiłyśmy się, jak szybko to się rozwinęło w ciągu pierwszego wieczoru. Później było jeszcze piękniej. To był taki moment ogromnego pocieszenia dla nas, w momencie, gdy obserwowałyśmy wydarzenia z terytorium Ukrainy, z inwazji Rosji, które były przerażające. Nie chciało nam się wierzyć, że jest to XXI wiek, że jest to kraj, z którym graniczymy. Bardzo, bardzo myślę, że ciężko każdy z nas to po prostu przeżywał. Był to strach, który nam towarzyszył na co dzień. To ja osobiście swoje pocieszenie znajdowałam w odświeżaniu naszego formularza dla osób z Polski, które są chętne do pomocy, ponieważ czasem siedziałam o pierwszej, drugiej w nocy pracując nad projektem i razem z Marysią odświeżałyśmy formularz i o tej pierwszej, drugiej w nocy cały czas doskakiwały nowe nazwiska. Zgłoszeń z Polski,
było kilka tysięcy, było bardzo dużo. Tutaj na samym początku wypromował nas pan Kawecki, dzięki któremu zaczęliśmy docierać również do innych mediów. I tutaj mogę poprosić o następny slajd. Tak jak tutaj zaraz zobaczycie, właśnie już widzicie na slajdzie, nasz projekt bardzo się rozrósł. Również zrekrutowałyśmy resztę naszej ekipy. Tak się złożyło, że z samymi dziewczynami zaczęłyśmy pracować. Miałyśmy ekipę od social media, odpowiadania na maile, bo takich było pełno. Również cały czas ręcznie musiałyśmy dopasowywać te osoby w pary, które zależnie od tego, kto gdzie był, w jakim mieście, jakie miały zapotrzebowania. Również starałyśmy się dopasować osoby tej samej płci oraz w podobnym wieku, po prostu dla komfortu rozmowy, ponieważ wiadomo, że osoba w wieku 18 lat lepiej zrozumie się z osobą tej samej płci i również w wieku 18 lat w tym samym położeniu geograficznym, a tak idealistycznie nawet w tej samej placówce, w liceum, w tym przypadku. Dlatego tutaj po lewej widzicie zdjęcie naszej, mam wrażenie, że to również jest po lewej od waszej perspektywy. Mam nadzieję, w każdym razie ten kolaż, który widzicie, to jest kolaż naszej wspaniałej ekipy Drucha we mnie masz, dziewczyny, które pomagały nam w social media, właśnie tak jak mówiłam, w mailach, w outreachu, w grafice. Wspaniałe osoby, bez których nie byłybyśmy w stanie, tego projektu poprowadzić. A tutaj po prawej macie taki malutki kolażyk mediów, które również o nas wspominały. Tam na przykład, myślę, że jedno z największych zdjęć to jest BBC, które nawet o nas usłyszało przez inne media. Wspominało o nas, że w ciągu tygodnia, dwóch rozrosłyśmy się do największego projektu w Polsce, który w danym momencie pomagał Ukraińcom na takiej zasadzie przyjacielskiej. Byłyśmy tylko studentkami, które w sumie jeszcze robiły to wszystko. Ja robiłam to z zagranicy, Maria jeszcze wtedy była w Polsce, więc starała się wszystko ogarnąć na miejscu. Ale bardzo dużo mediów właśnie doceniło fakt, że jako młode osoby byliśmy tak naprawdę takim jednym z większych projektów w Polsce, który pomagał na takiej bardziej społeczno-edukacyjnej płaszczyźnie. To było BBC właśnie, tak jak tutaj widać, był to również, nie wiem, właśnie Onet czy Twój Styl, wszystkie takie gazety, które bardzo nas doceniły, ale my bardzo doceniamy fakt, że zostałyśmy rozpoznane, ponieważ dzięki temu po prostu mogłyśmy dotrzeć do większej ilości osób. I ja mówię teraz tutaj o tym nie po to, żeby się chwalić, o popatrzcie media, tylko dlatego, że po prostu bez tych mediów ten projekt też by nie działał. Jednak ten projekt polega na outreachu do ludzi, do innych licealistów, czy nawet osób z podstawówki, studentów, studentek. I dzięki mediom tak naprawdę, dzięki też Radio SK na przykład, bądź innym radiom, w którym byłyśmy, mogłyśmy nie tylko jakby być w kontakcie z nowymi potencjalnymi osobami, które nam pomagały, ale również dzięki temu odezwali się nasi sponsorzy. Jako tako nie otrzymywałyśmy pieniędzy, ponieważ nie chciałyśmy po prostu kłopotać się prawnie, aczkolwiek jakby pracowałyśmy na zasadzie barterowej. Wiele naszych partnerów pomagało nam z ustawieniem strony internetowej, potencjalnie próbowaliśmy znaleźć algorytm, który pomagałby nam matchować dane pary, czyli po prostu te dwie osoby ze sobą jak najlepiej dobrane dobierać. A więc bardzo też dziękujemy tutaj i mediom, i naszym partnerom, bo bez nich nie byłoby to w żaden sposób możliwe. Tutaj nie będę dokładnie Wam wymieniać, w jakim sposób współpracowaliśmy, ale dokładnie mówię tutaj po prostu o tym, by powiedzieć, że takie akcje społeczne głównie polegają na dotarciu do jak największej liczby osób. To jest również ważne, żeby dotrzeć do dużej liczby osób w danym zakresie wiekowym, to jest właśnie to, co my szukałyśmy od 16 do 26 roku życia, a właśnie te media i sponsorzy bardzo nam to umożliwili dzięki właśnie kampaniom w social media, czy po prostu zwyczajnym udostępnieniom. Dzięki temu mogliśmy się rozrosnąć na kilkutysięczną skalę. Tutaj poproszę o następny slajd. Ta skala, o której wspominamy, to na przykład właśnie telewizje śniadaniowe, tak jak tutaj widać, tam w jednym rogu macie mnie, która cały czas nawiguje wszystko tak jak w tym momencie z Francji, ze studiów. Marii udało się pojawić w studiu i osoba ubrana na czarno, z czarnymi włosami po lewej, to jest właśnie nasza Maria Trybus, osoba ubrana na beżowo, to jest Masza. Masza z Ukrainy, o której wspominałyśmy, nasza inspiracja do całego projektu, to naprawdę inspiracja Marii do założenia Drucha.
Również za co jesteśmy bardzo wdzięczni, zostałyśmy nominowane jako cały projekt i cała Druha We Mnie Masz, cała nasza ekipa i wszystkie tak naprawdę kilka tysięcy osób, które zadeklarowały się, żeby nam pomagać. Zostałyśmy nominowane do nagrody Money.pl, która jest taką doroczną galą prowadzoną przez WP. I byłyśmy nominowane do Innowacji Roku, co bardzo pokazuje, jak duże zapotrzebowanie na właśnie taką pomoc społeczną, edukacyjną, pomoc w tym wszystkim, co w danym momencie działo się w kontekście właśnie inwazji na Ukrainę, jak bardzo to było potrzebne. Więc cieszymy się, że udało nam się po prostu pomóc sporej ilości osób, a jednocześnie zostać za to rozpoznane w takim sensie, że po prostu dzięki temu mogłyśmy dotrzeć do jeszcze większej ilości osób. W tym momencie nie chcę mówić, że ten projekt już nie działa, ponieważ ten projekt cały czas ma swoje ślady, aczkolwiek nowe zgłoszenia już nie przebywają. My w tym momencie już nie prowadzimy dalszej kampanii na social media, ponieważ prowadziłyśmy to przez pierwsze kilka tygodni bardzo intensywnie, potem przez wiele miesięcy taką dłuższą kampanię prowadziliśmy na social media, właśnie w innych mediach, tak jak wspominałam. Skończyłyśmy na wielu tysiącach aplikacji i parach, która każda osoba z Ukrainy dostała swoją parę z Polski. Miałyśmy trochę więcej zgłoszeń z Polski, co też jest wspaniałe i otwierało nam serca i bardzo pocieszało w tym ciężkim czasie. Aczkolwiek w tym momencie, z racji, że ta sytuacja, nie chcę mówić, że jest opanowana, oczywiście cały czas jest bardzo jest bardzo przerażająca, to jednak jeśli chodzi o osoby z Ukrainy odnajdujące się w Polsce, to jest to już bardziej stabilna sytuacja, nie jest to taka nagła rzeczywistość, w jakiej i po prostu sytuacja, w jakiej były te osoby postawione jeszcze wtedy w marcu, kwietniu, maju tak naprawdę. W tym momencie jest to już troszkę bardziej ustabilizowane, dlatego w tym momencie jakby już tych nowych aplikacji, zgłoszeń nie przyjmujemy, ponieważ wiele par już zostało ustanowionych i osoby z Ukrainy, które potrzebowały pomocy z naszej strony, otrzymały tę pomoc. Tutaj poproszę o następny slajd. Zawarłam też Wam jedną wiadomość, którą dostałyśmy i to jest jedna z wielu wiadomości, która na naszym fanpage'u się pojawiła i bardzo był dla nas taki mały dowód tego, że faktycznie udało nam się coś osiągnąć. To jest akurat wiadomość po polsku, dostawałyśmy również wiadomości w języku ukraińskim, czy na maila, czy na Instagramie, że wiele osób po prostu dziękowało nam za zwyczajne prowadzenie po mieście, za skontaktowanie z osobą, która pokazała im ładną kawiarnię albo pokazała spoko liceum, do którego warto się zapisać. Więc takich wiadomości było dużo. Skończyłyśmy właśnie ze sporą ilością par, tak jak już wspominałam wcześniej, a to zdjęcie natomiast w parku, to jest już nasza inicjatywa wakacyjna. To był jakby kolejny etap naszego projektu. W momencie, gdy sytuacja emigracyjna zaczęła się lekko stabilizować i mimo tego, że wciąż ta sytuacja jest przerażająca do dnia dzisiejszego, to nie było już takie nagłe, wymagające nagłej interwencji, to postanowiłyśmy wakacyjnie lekko rozszerzyć nasz projekt. Uruchomiłyśmy aplikację na ambasadorów Druha We Mnie Masz, ambasadorów i ambasadorki. Otrzymałyśmy również bardzo dużo aplikacji i to już był proces selektywny, to już nie były zapisy. Z danymi osobami czytałyśmy ich krótką motywację, prowadziłyśmy interwiusy, wybrałyśmy kilka ambasadorów, koordynatorów z każdego województwa w Polsce i dane osoby po prostu dostawały kontakt do osób z Ukrainy w ich regionie, by móc zorganizować jakieś akcje integracyjne, bo nie tylko osoby z Ukrainy integrowały się z osobami z Polski, ale również mogły poznawać siebie nawzajem, również inne pary i tworzyć takie większe społeczeństwo i siatkę wsparcia, która szczególnie na wakacjach może być bardzo przydatna, ponieważ nie było już takiego aspektu edukacyjnego, czyli osób, które codziennie widujemy na przykład w klasie. To jest zdjęcie z jednego z naszych pikników, które zostały zorganizowane przez naszych ambasadorów i ambasadorki. Były to takie poszczególne akcje, które również promowałyśmy w social media i po prostu organizowałyśmy takie małe pikniki czy spotkania na kawę w całym kraju tak naprawdę. Kilka województw było bardziej aktywnych, na przykład świętokrzyskie czy lubuskie, wydaje mi się, że również się mocno tutaj uaktywniło. I to były takie miejsca, w których, w sumie głównie świętokrzyskie, ale to były właśnie takie miejsca, w których miałyśmy wyjątkowo dużo osób z Ukrainy zapisanych na nasz projekt, więc również były one bardzo chętne, by się z nami zintegrować. Nas osobiście nie było na tych eventach, więc tutaj ogromne podziękowania dla koordynatorów i koordynatorek, które chciały się do nas zaangażować. Tak znów nie będę wymieniać ich z imienia, nazwiska, ponieważ mieliśmy ich całkiem sporo. W całym kraju to było 40-50 osób. I to były osoby, które właśnie organizowały takie pikniki, gry integracyjne, i po prostu wakacyjny chillout,
dzięki któremu chociaż na chwilę mogliśmy zapomnieć o strasznej rzeczywistości, w której żyjemy. To jest właśnie zdjęcie jedno z nich, to jest również tuż obok macie na podziękowanie, o której Wam wspominałam wcześniej. To jest taki mniej więcej feedback, który dostałyśmy. W tym momencie z racji, że wakacje już się skończyły, każdy już wrócił do swoich placówek, tak jak wspominałam wcześniej, sytuacja jest troszkę bardziej stabilna, drucha we mnie masz nie jest cały czas dziejącą się akcją, jednak mamy nadzieję, że chociaż trochę i chociaż trochę po sobie zostawiłyśmy śladu i bardzo się cieszę, że cały czas są osoby, które o tej inicjatywie chciały słuchać, tak jakby na przykład tutaj. I na następnym slajdzie zdaje mi się, że macie po prostu już kontakt do mnie. Jeśli zaraz nie uda nam się odpowiedzieć na wszelkie pytania, jakie potencjalnie możecie mieć, i też zapraszam jak najbardziej do zadawania pytań, jestem jak najbardziej na nie otwarta, to tutaj macie link do naszej strony Ducha we mnie masz, znajdziecie nas również na Facebooku, a jeśli potencjalnie do mnie prywatnie chcielibyście również mieć jakieś pytania, to zachęcam do pisania. Tu powinny po mojej stronie być slajdy. Zachęcam do pisania do mnie również prywatnie, bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania, jakie macie na temat inicjatywy, mam nadzieję. Dziękuję bardzo. Dzięki Marysia za Twoją opowieść. Myślę, że też te linki, zwłaszcza link do Instagrama, czy do Instagrama Ducha we mnie masz, jeżeli masz je pod ręką, to możesz też rzucić na czat, może też tak łatwiej będzie osobom oczywiście z tego skorzystać. Bardzo Ci dziękuję za Twoją opowieść. Momentami miałam gęsią skórkę, jak o tym opowiadałaś. I też odnoszę takie wrażenie, że to właśnie było bardzo dla Ciebie ważne, też jakby sposób, jak o tym opowiadasz, z takim dużym zaangażowaniem. I też myślę, że też dlatego mi też tak się udzieliły Twoje emocje i taka pogoda Twoja i też te chęci do zaangażowania się i do stworzenia takiej inicjatywy i do dołączenia młodych ludzi z Polski z tymi osobami z Ukrainy. Ja mam kilka do Ciebie pytań, ale też zachęcam Państwa do tego, żebyście sami zadawali pytania. Na pewno wszystkie pytania będą odpowiednie i też myślę, że Marysia będzie chciała na nie odpowiedzieć, więc zachęcam Was do tego, aby umieszczać pytania na czacie. Ja może zacznę tą część z pytaniami. Ja tutaj tylko podesłałam link do naszego Instagrama na czacie. Tak miałam akurat pod ręką, więc to jest nasz Instagram Brucha. Jesteśmy również na Facebooku, to również podeślę później link. Jeśli jakiekolwiek pytania są, to tutaj podsyłam i odsyłam również do naszej strony. Przepraszam, kontynuuję. Nie, jasne, dzięki. Ja mam takie pytanie, bo też mówiłaś, że kilkanaście chyba tysięcy par udało Wam się stworzyć, albo kilkanaście tysięcy osób zadeklarowało chęć swojego wsparcia, tego nie wyłapałam, ale ja jestem ciekawa, czy też możesz nam coś opowiedzieć o tym, jak wyglądały te relacje między tymi osobami, które zgłosiły się do tej inicjatywy Ducha we mnie masz. Czy masz może jakieś informacje, właśnie nie wiem, jak długo się utrzymywały te relacje, czy masz jakieś wieści i czy też czy jakoś też pozostałymi Mariami zajmowałyście się jakimś monitoringiem, znaczy może monitoring to złe słowo, ale byciem w kontakcie z tymi parami po tym, jak udało Wam się połączyć te osoby. Tak, to jest świetne pytanie. Tak naprawdę na samym początku tego projektu to jest ten aspekt, o który bałyśmy się najbardziej. Tych par było kilkaset osób zapisanych się, wspólnie było kilkanaście, myślę, że już to sięga tysięcy, więc była to całkiem spora skala projektu. Na samym początku właśnie bardzo bałyśmy się, że może ktoś wykorzysta sytuację, wykorzysta projekt i osoba z mniej czystym sercem potencjalnie mogłaby wykorzystać całą sytuację. O to się mocno obawiałyśmy.
Więc, ale jednocześnie nie mogłyśmy kontrolować wszystkich par, które razem ze sobą dobierałyśmy. Dlatego w mailu, gdzie kontaktowałyśmy ze sobą osoby z Ukrainy i osoby z Polski, pisałyśmy, że jak najbardziej zalecamy, by pierwsze spotkanie odbyło się na wideoczacie, bo odbywało się po prostu online. Czy to na Instagramie, Zoomie, czy FaceTime'ie, gdziekolwiek, by dana osoba mogła sprawdzić po prostu autentyczność drugiej osoby i choćby to, czy chce się na pewno spotkać z nią na żywo następnego dnia, czy tam w jakimkolwiek innym ustalonym przez nich terminie. To jest rzecz, którą my zalecałyśmy, oraz był również uruchomiony e-mail tak zwanej safe person. Miałyśmy jedną osobę w naszym teamie, która odpowiadała po prostu za bezpieczeństwo w taki sposób, że ten e-mail był zupełnie zamknięty tylko do tej jednej naszej osoby, administratora, który po prostu odpowiadał za bezpieczeństwo par i gdy potencjalnie jakiekolwiek problemy w parach były. Znaczy jedna osoba na przykład okazała się być mniej akceptująca co do, powiedzmy, nie wiem, wiary, bądź przekonań, bądź identyfikacji drugiej osoby. Niezależnie z której strony to się odbywało, z której strony był ten konflikt odczuwalny, zawsze taka osoba mogła się odezwać do naszej osoby bezpiecznej z prośbą o zmianę pary, bądź prośbą o interwencję na przykład. Na szczęście nie miałyśmy wiele takich zgłoszeń. Jedyne zgłoszenie, które się tak naprawdę pojawiały, to na przykład gdy ktoś nie odpowiadał, bądź nie odpisywał przez dłuższy czas, to też nam się zdarzało. Czasem dostawałyśmy na przykład maila, że czyjaś skrzynka mailowa jest pełna i nie mogłyśmy w żaden sposób się skontaktować z daną osobą. To było tak kilka na palcach jednej ręki, można to policzyć. Na szczęście takich interwencji nie odbywało się dużo, aczkolwiek w każdym mailu każdej pary prosiłyśmy, bo pierwsze spotkanie odbyło się na wideoczacie w ramach bezpieczeństwa, a do tego jeszcze miałyśmy takie środki prewencyjne w postaci właśnie takiej bezpiecznej osoby do kontaktu. Dzięki za tą odpowiedź. Ja się też zastanawiam, tak sobie wyobrażam, że to musiało być bardzo dużo pracy w związku z łączeniem tych osób w pary. Trochę powiedziałaś o tym, że była jakaś firma, która próbowała was wesprzeć w tym łączeniu za pomocą jakiegoś algorytmu stworzonego, który rozumiem, że też wyłapywałby jakby potrzeby tych osób z dwóch stron. Czy to się jakby wydarzyło, czy to była taka ręczna, koronkowa robota? Bo to była ręczna masy, robota. Takiej masy tych zgłoszeń, to wydaje mi się, że to musiało być bardzo trudne też dla was czytanie tych wszystkich zgłoszeń, tak? I łączenie tych ludzi. To prawda. Ja tutaj opowiadam o samych takich szczęśliwych aspektach, tym jak my zostałyśmy zainspirowane, jak inne osoby dawały nam feedback, że faktycznie udało nam się rozdmuchać tę akcję i wyszła wspaniale koniec końców. No to jednak nie oszukujmy się, jakiekolwiek projekty społeczne, aktywistyczne, humanitarne, szczególnie w naszym wieku wymagają bardzo dużej ilości pracy. I tutaj myślę, że warto również wspominać o wszystkich potencjalnych minusach czegoś takiego. Jakby ja absolutnie nie chcę nikogo zniechęcić, ja chcę tylko zrobić takie reality check, żeby po prostu być tutaj przyziemnym, być tutaj prawdziwą. Ja zaznaczam, że jest to niesamowicie satysfakcjonująca praca i szczególnie jeśli mamy też wspaniałe osoby, z którymi pracujemy, cały team, o którym wspominałam wcześniej, to działa, to wszystko, co się robi, ma efekty. Jest to bardzo satysfakcjonujące i w momencie, gdy dostajemy też maile z podziękowaniami, to ja osobiście w taki sposób radziłam sobie z całą presją tego, co w danym momencie działo się na świecie. To było bardzo dużo pracy. Wspominałaś wcześniej o tym parowaniu. Odezwało się do nas właśnie dzięki audycji w jednym z... W polskim radiu miałyśmy audycję, to operator rozmawiała z nimi Maria Trybus i po tej audycji odezwał się do nas przedstawiciel jednej z największych informatycznych firm na rynku, mówiąc, że może spróbuje zrobić dla nas ten algorytm. My daliśmy mu wszystkie dane, tam oczywiście wszystko było w ramach RODO, wszystko również z panią naszą prawnik z Elsy, która nam pomagała, konsultowałyśmy i dana osoba powiedziała, że jak najbardziej zupełnie na zasadach wolontariatu chciałaby nam ta firma pomóc.
pomagała na dużej ilości frontów i dużo z nimi rozmawialiśmy i było to ogromne wsparcie i też skontaktowane z potencjalnymi innymi firmami, dawane również sposoby na to i pomysły, jak się rozwijać, więc ogólnie pomoc od tej firmy otrzymałyśmy sporą, jednak jeśli chodzi o ten algorytm, on okazał się być niemożliwy koniec końców niestety, ponieważ te wszystkie czynniki, które miałyśmy, były bardzo płynne, to były zapotrzebowania, ale jednocześnie był to wiek, lokalizacja, płeć, te zapotrzebowania czasem osoby wpisywały ręczne, nie było to tylko odpowiedzi ABC, ponieważ no to zapotrzebowanie się różnią od osoby do osoby, więc to wszystko okazało się być jedną taką bardzo szczegółową pracą, którą tutaj głównie wykonywała akurat Maria, to głównie ona odpowiadała za zamaczowanie, czyli za dobieranie po prostu tych par i każda jedna aplikacja złożona na jednym i drugim formularzu była przez nas mozolnie czytana i zapamiętana, więc wszystkie szczegóły i każdą jedną osobę rozważałyśmy z osobna. To nieźle, bardzo, tak bardzo to imponująco dla mnie brzmi i też tak jak mówiłaś, też jakby w obliczu takich działań aktywistycznych, które też pewnie dzieją się jakoś tak na prędce, są tworzone, bo właśnie wtedy też często jakoś łatwo zaadresować cel takich działań i zaadresować potrzebę tych osób, które się zgłaszają, że warto też jakby dbać na pewno o siebie i o swój jakby dobrostan, bo też wydaje mi się, że tak sobie wyobrażam, że to też musiał być dla Was taki ciężki czas i też bardzo dużo pracy musiałyście w to włożyć, więc też myślę, że w takich działaniach związanych właśnie ze wsparciem innych osób warto też zawsze dbać o siebie, o swoje zasoby, tak żeby móc na dłuższą metę jakoś pomagać i wspierać takie osoby poszukujące i poszukujące właśnie wsparcia. Tak, tak, definitywnie. Tutaj myślę, jeśli mogę tylko dodać, że bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że jak my wypalimy się w ciągu tygodnia, to potem nie będzie tej osoby, nie będzie następnej osoby na nasze miejsce, żeby pomagała. Tutaj nie mówię, że nikt inny nie pomaga. Wiadomo, tych osób było zaangażowanych bardzo dużo, ale jednak lepiej w danym momencie zaangażować troszkę mniej i zadbać o samą siebie, chociaż na chwilę, by móc po prostu pociągnąć akcję dłużej, ponieważ wtedy ta pomoc tak naprawdę jest większa i na dłuższą i na większą skalę niż takie nagłe wypalanie się. Jakkolwiek taki balans, znalezienie tego jest bardzo trudne. Tak, tak, tak. Wyobrażam sobie i też, no myślę, że też fajnie pewnie, że pracowałyście w takim teamie, tak? Trzech Marii, że to w takich sytuacjach właśnie wsparcia innych osób, to też na pewno napędza i może być budujące posiadanie takiej osoby, która też jest zaangażowana w inicjatywę. A Marysia, ja mam jeszcze takie pytanie, co Ciebie ciągnie tak osobiście w ogóle do angażowania się w takie działania na rzecz innych, działania społeczne. Co masz takiego w sobie, jaką masz supermoc, która jakoś do tego popycha? Jak to jest, jakbyś mogła się tym jakoś podzielić z nami? Jest to bardzo ciężkie do nazwania, jest tak trudne. Ja wiem, że to we mnie jest. Ja, tak jak wspominałam wcześniej na samym początku, że ja w tym momencie studiuję prawo międzynarodowe, specjalizuję się w prawach człowieka, więc jest to jednak taka rzecz, wszystkie plakaty, które Państwo widzą w mojej prawej, to również są plakaty deklaracji praw człowieka i wszystkich innych możliwych, wszystkie inne właśnie takie możliwe tematyki, jakie możemy sobie wyobrazić. To jest taka osobista rzecz, która bardzo mnie pasjonuje, bo wiele błędów zostało popełnione tak podczas całej historii tak naprawdę. Jeśli popatrzymy na choćby na ostatnie stulecie, to jednak wiele błędów przeciwko ludzkości zostało popełnione przez ludzi. I zresztą, nie wiem, cytując choćby medaliony, ludzie ludziom zgotowali jakby los, który działo się jednak całkiem niedawno, to nawet jeśli w tym momencie żyjemy w bardzo uprzywilejowanej pozycji, gdy nie musimy się martwić o takie codzienne rzeczy, przynajmniej my tutaj w Polsce, nasi sąsiedzi z Ukrainy, jak mówiliśmy wcześniej, już o takie rzeczy muszą się martwić, to jednak ja osobiście zawsze przejmowałam się po prostu osobami, które
które nie, że są w gorszej sytuacji, nie, że są biedniejsze, ponieważ jest to bardzo względny koncept. Nie jesteśmy bogaci tylko w pieniądze, ale również w doświadczenia, intelekt, możliwości edukacyjne. Ale ja osobiście zawsze ceniłam po prostu edukację, bo zauważyłam sama na swojej ścieżce edukacyjnej w Polsce, potem w Szwajcarii na stypendium, w tym momencie we Francji, jak bardzo edukacja może nas rozwijać i po prostu pokazuje nam inne możliwości w życiu. I sobie po prostu pomyślałam o tym wtedy, że ja tak naprawdę jestem w uprzywilejowanej sytuacji, gdzie ten dostęp do edukacji mamy i świat byłby po prostu lepszym miejscem, gdyby ludzie taki wolny dostęp do edukacji mieli, ale również po prostu wspierali się ze sobą nawzajem. Jest mi ciężko tak naprawdę to nazwać. To jest rzecz, która interesowała mnie od zawsze. Ja też wcześniej miałam taki swój mały projekt, konferencję, organizację non-profit Możemy. Odbywały się jej 3 edycje i to też tak naprawdę było takie dzielenie się możliwościami edukacyjnymi, pozaszkolnymi na konferencji zorganizowanej młodzieżowej i również było to na przykład do 24 roku życia, więc taka wspólna młodzieżowa inspiracja. Po prostu uważam, że gdy się wspieramy, to jesteśmy w stanie robić większe rzeczy. Jest również takie powiedzenie, że jeśli mogę widzieć dalej, to dlatego, że stoję na ramieniach gigantów, które byli przede mną. I ja też uważam, że jesteśmy w stanie opierać się na wcześniejszych doświadczeniach historycznych, jakie mamy, na wcześniejszych myślicielach, których możemy się inspirować, ale jednocześnie jesteśmy w stanie widzieć dalej, jeśli siebie nawzajem możemy wspierać. To jest jakieś takie moje osobiste podejście, ale zdaję sobie z tego sprawę, że brzmi to klisze. Po prostu jest to rzecz, która jakoś od zawsze we mnie osobiście była i lubię się poświęcać czemuś takiemu. I cieszę się, że również na swojej drodze spotkałam wiele innych osób, które mają podobne podejście do życia. Dzięki. Ja też tak myślę, że właśnie, że w związku z tym, że słuchają nas uczniowie, uczennice ze szkół podstawowych, ale też ze szkół ponadpodstawowych, to też się właśnie tak pomyślałam o tym, czy ty też masz jakieś takie dobre doświadczenie ze swojej szkoły, jakiś taki moment, konkretne doświadczenie, które cię jakoś, nie wiem, nakierowało do takich działań aktywistycznych, czy cię właśnie skierowało do tematu związanego z prawami człowieka? Czy to była szkoła, czy może takim miejscem inspiracji dla ciebie był, nie wiem, dom, podwórko, czy jakaś inna organizacja, instytucja, w której byłaś, której jakoś też widzisz źródła swojego zainteresowania i takiego aktywistycznego podejścia? To wszystko zaczęło się całkiem szybko. Ja chodziłam do podstawówki, jeszcze gimnazjum i pierwszej klasy liceum 3-letniego w Opolu, z którego pochodzę. I przez już końcówkę gimnazjum i całą pierwszą liceum, kiedy właśnie jeszcze w Polsce byłam, to w takie pozaszkolne rzeczy się angażowałam. Zaczęło się w sumie od debat. Zaczęło się od możliwości debat i tutaj jestem bardzo wdzięczna mojemu nauczycielowi z podstaw przedsiębiorczości, którego właśnie miałam w liceum i była to osoba, która po prostu patrząc na mnie i na to, jak się udzielam w klasie i jak się wypowiadam, ale też lubię się kłócić i zawsze mam odpowiedź na wszystko i swoje argumenty, wziął mnie na szkolny team, do szkolnej drużyny debatanckiej na European Youth Parliament, czyli Młodzieżowy Parlament Europejski. I to był sam początek mojej właśnie pierwszej liceum. Ja dostałam, jakby nawet nie, że dostałam się, ale po prostu zaproponował mi to miejsce, ponieważ osoba, która wcześniej miała być na tej drużynie, po prostu wypadła i nie mogła jednak jechać. I dzięki temu po prostu znalazłam się na debatach. I to był taki moment, kiedy pamiętam, że było w Białymstoku, ja byłam chyba najmłodszą osobą i po prostu poznałam osoby już spoza swojego środowiska. Ja też bardzo, bardzo dużo sportu uprawiałam i wtedy było to główne moje takie zainteresowanie w życiu. I jednak poznałam osoby spoza środowiska sportowego, spoza swojej klasy z gimnazjum, czy właśnie liceum, które zaczęłam. To był ten sam budynek, zresztą ta sama szkoła. I poznawając takie osoby, zauważyłam, że w sumie to bardzo ciekawi mnie polityka, bardzo wzruszam się tym, co dzieje się na świecie, jeśli chodzi właśnie głównie o prawa człowieka, ale również dostęp do edukacji. I dla mnie ta edukacja była taka bardzo ważna, ponieważ w tym momencie jestem na prawie. Zawsze duże życie swojego spędziłam w teatrze, jest to moja ogromna pasja, jednak w liceum byłam na rozszerzeniu Biolchem, ponieważ
miałam głowę do tego, nie byłam tutaj najwspanialszym orłem, jednak radziłam sobie z biologią, chemią, fizyką, matematyką i były to rzeczy, które po prostu były mi bliskie, a potem po prostu wyjeżdżając na te debaty zauważyłam, że mimo tego, że bardzo lubiłam swoje liceum, to było liceum numer 3 w Opolu, mimo tego, że bardzo lubiłam swoje liceum i jeszcze gimnazjum w tym samym budynku, do którego chodziłam, to te debaty pokazały mi zupełnie inną sferę edukacji, którą tak naprawdę chcę robić w życiu i poczułam to natychmiastowo, a jednak takiego rozszerzenia nie ma. Więc gdyby nie fakt, że dostałam się na taką możliwość dzięki nauczycielowi, to nie wiedziałabym w ogóle o jakiejś takiej ogromnej pasji, która we mnie była do polityki, właśnie do debat, do prawa. Dlatego całe moje takie pozostałe aktywizacja młodzieży i te wszystkie organizacje, które dalej z tego poszły, konferencje, głównie zaczęły się wtedy od tych debat, później było więcej jeszcze debat typu właśnie MUN, to są Młodzieżowe Obrady ONZ, czy właśnie EYP, jak wspominałam, wcześniej debatowałam również na PSDC, to są takie skulsy, jeszcze kolejny inny format, do tego jeździłam też na konferencje, czy to konferencje młodzieżowe, czy jakieś ekonomiczne, po prostu poznając cały czas siatkę ludzi, które są zainteresowani tym samym profilem akademickim, co ja, dzięki temu otrzymałam też swoje stypendium do liceum i po prostu widząc te wszystkie możliwości edukacyjne, które są dla nas w tym kraju dostępne, a jednak jest jednak pewna bariera, by się w nie zaangażować, postanowiłam również nie tylko pomagać sama sobie i rozwijać samą siebie, ale może dołożyć taką swoją małą cegiełkę, by się upewnić, że każda osoba, która potencjalnie chciałaby się rozwijać w Polsce, ma taką możliwość. To nie znaczy, że w polskim systemie edukacji nie ma takiej możliwości, to po prostu chodzi mi o to, że jeśli ktoś chce coś robić, co nie jest zawarte w naszej podstawie programowej, to wie, że taka możliwość na daną osobę czeka. Dzięki Maśka za ten głos. No myślę, że też warto jest jakby rozwijać w sobie też taką ciekawość do różnych tematów, do różnych zagadnień i też podążać za tą taką naturalną swoją ciekawością i też często bardzo pomocne może być właśnie spotkanie jakiegoś takiego przyjaciela, dobrego ducha na swojej drodze i też tak jak opowiadałaś o tym nauczycielu podstaw przedsiębiorczości, który cię jakoś tam zaprosił do wzięcia udziału w tych debatach, to tak jakoś przypomniałam sobie nazwę waszej inicjatywy i to hasło, czyli Drucha we mnie masz, znajdź z nami przyjaciela, że też często takimi osobami wspierającymi młodych ludzi mogą być właśnie nauczyciele, nauczycielki w szkole, więc to też jest taka duża moc i często też duży zasób, który młodzi ludzie mogą mieć w swojej szkole. Więc też dzięki za tą opowieść o twojej ścieżce do zaangażowania się i angażowania się w różne inicjatywy, konferencje i projekty edukacyjne. Dokładnie, tutaj... jeśli tylko mogę dać jedno zdanie do też wszystkich nauczycieli, którzy nauczycieli, nauczyciele, którzy nas słuchają, ponieważ zdaje mi się, że z niektórymi grupami uczniów mogą tacy być, to jestem pewna, że to wiedzą, aczkolwiek myślę, że po prostu nauczyciele, szczególnie w klasach podstawowych, to jest druga najważniejsza osoba, czy po prostu druga najważniejsza rola w życiu zaraz po rodzicu, bo jest to kolejna kształtująca dorosła postać. Ja w swoim życiu miałam takie szczęście, że moja mama, która notabene mam wrażenie, że to ogląda, więc pozdrawiam, ona zawsze mówiła mi, żebym kierowała się głosem serca, robiła to, co chciała w życiu, ale zdaję sobie z tego sprawę, że nie wszystkie osoby mają tak ogromne wsparcie w domu, że żadnych limitów, że jeśli chcę biolchem, prawo, debaty, teatr, to mogę po prostu wybierać. To po prostu nauczyciele to jest taka grupa społeczna, która ma ogromny, ogromny wpływ na naszą młodzież i nawet jeśli w tym momencie niestety jest to bardzo dyskryminowana również grupa społeczna, o czym definitywnie trzeba powiedzieć. Jest na nich ogromna odpowiedzialność położona przez nie tylko obecny rząd, ale również przez roszczenia czasem rodziców, przez nowe zmiany edukacyjne, przez wszystko, co się dzieje w tym momencie. I po strajku nauczycieli tak naprawdę jest tylko gorzej, mimo tego, że nie taki efekt miał on mieć, to
cały czas jest to bardzo niedoceniona grupa społeczna. Dlatego do uczniów i potencjalnie rodziców, jeśli ktokolwiek z Was to słucha, doceniajcie swoich nauczycieli, a do nauczycieli wiem, że wiecie, że jesteście ważni, ale zawsze o tym pamiętajcie, bo uważam, że niestety w Polsce jest to bardzo przykra sytuacja, w jakiej obecne nie tylko szkolnictwo, ale po prostu nasi nauczyciele, nauczycielki się znajdują, a jest to bardzo, bardzo ważna, najważniejsza tak naprawdę grupa społeczna odpowiedzialna za nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy. Tak, tak, to masz rację, Mario, i też jakby podbijam ten głos. No na pewno ja tak na zakończenie to też zachęcam do tego, żebyśmy cały czas patrzyli na to, jako nauczyciele, nauczycielki, ale też młodzi ludzie, patrzyli na to, na co mamy wpływ, na jakie zmiany w swoim otoczeniu mamy wpływ taki bezpośredni i też na tym, żebyśmy jakoś od tego wychodzili i nad tym bazowali, jeżeli mamy w sobie taką siłę do angażowania się, czy też do angażowania się w już stworzone inicjatywy, takie jak Druha we mnie masz, ale też być może część z nas czuje taki potencjał w sobie do tego, żeby inicjować takie akcje, które na przykład mają na celu integrację osób z doświadczeniem migracji ze społecznością szkolną, lokalną, naszą klasową. Na zakończenie, bo tak patrzę na zegarek i myślę, że już powoli nasze spotkanie dobiega końca, zachęcam i gorąco proszę Państwa o wejście na stronę www.menti.com, na której znajdziecie takie proste, podsumowujące to spotkanie pytanie. Kod dostępu to jest 417-857-42. Kod dostępu jest widoczny na slajdzie, ale też jest możliwość skopiowania tego kodu z okienka na czacie. To jest takie podsumowanie naszego spotkania i taka informacja też do nas, organizatorek tego wydarzenia, z jaką informacją po tym spotkaniu Państwo zostają. Więc zachęcam i gorąco proszę jeszcze o wejście w ten link na zakończenie. Mario, oddaję Ci jeszcze głos na sam koniec i zachęcam Cię do tego, żebyś może możesz jakoś w kilku słowach zachęcić młodych ludzi, którzy nas oglądają, do tego, żeby działali, żeby, nie wiem, odkrywali swoje potencjały. Jakiś taki jeden message może masz jako też studentka? Ja jestem całkiem gadatliwą osobą, dlatego ciężko jest mi jednak streścić się w kilku słowach. Jednak myślę, że tak najważniejsze, co można wynieść z tego, co dzisiaj powiedziałam i ogólnie, jeśli ktokolwiek chce posłuchać rady z mojej strony, to warto pomagać, jest to proste, jednak ja osobiście uważam, że dobro zawsze wraca i jeśli każdy będzie pomagał, to ta pomoc również będzie skierowana w naszą stronę w momentach, szczególnie gdy będziemy to potrzebować. Warto być wyrozumiałym i miłym, nie tylko dla siebie nawzajem, ale również dla nauczycieli, bo są to bardzo kreujące nas osoby, postacie, bardzo ważne w społeczeństwie, jak wspominałam wcześniej. A tak poza tym już personalnie, to jeśli chcecie tworzyć wielkie rzeczy, to nie ma rzeczy do końca niemożliwych, po prostu trzeba włożyć to bardzo dużo pracy. Jeśli coś się nie uda, to nie znaczy, że warto odpuszczać na jakichkolwiek swoich marzeniach. W jaki sposób podążajcie za głosem serca i największe oczekiwania, jakie macie wobec siebie, to tak naprawdę największą presję, jaką macie na samych sobie, to jest ta presja, którą kładziecie na samych siebie. I nawet jeśli macie wrażenie, że ze strony rodziny czy społeczeństwa ta presja na was jest położona, to jednak najważniejsze jest to, żebyście to wysłuchali tego, co wy chcecie i w którym kierunku chcecie iść, bo jednak to wy sami z sobą spędzacie resztę tego życia, a nie osoby, które dane rzeczy od was oczekują. To tak ode mnie na zakończenie. Dzięki Marysia. Ja nam chyba wszystkim życzę na zakończenie tego spotkania takiej
takiej odwagi w podejmowaniu różnych działań, w realizowaniu różnych pomysłów i też takiego odważnego jakiegoś zaglądania i spoglądania w przyszłość. I wydaje mi się, że tą odwagę też trochę trzeba w sobie pielęgnować na co dzień. Więc tego nam wszystkim życzę. Bardzo Ci dziękuję, Marysia, za Twoją opowieść, za to, że miałaś czas z nami się spotkać. Dziękuję bardzo Państwu za Waszą obecność, za wpisy na czacie. Życzę Wam dobrych dni. Tydzień Edukacji Globalnej jeszcze trwa. Kolejne dwa dni, czyli środa i czwartek, to będą dni, w czasie których jako CEO przygotowaliśmy dla Was grę szkolną pod nazwą Świat w Szkole, Szkoła w Świecie. Będzie to okazja dla Waszych, znaczy dla Was, dla uczniów, dla uczennic, ale też dla nauczycieli i nauczycielek, okazja do tego, żeby się poprzyglądać różnym wyzwaniom globalnym i wspólnie poszukać rozwiązań, przynajmniej na część z nich. Więc zachęcam do brania udziału w tej grze i do korzystania z tych aktywności i atrakcji, które dla Was jako organizacja przygotowaliśmy.